Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. W pierwszej części naszego programu porozmawiamy o tym, co się dzieje w Berlinie. Przebywa tam Aleksiej Nawalny, który został przewieziony w sobotę z Omska do Berlina. W czwartek, w ubiegłym tygodniu, Aleksiej Nawalny podróżował z Tomska do Moskwy. W okolicach Tomska zajmował się kampanią wyborczą, niedługo w Federacji Rosyjskiej regionalne wybory, i w trakcie lotu, tuż po starcie, zapadł na zdrowiu. Mogliśmy obejrzeć film, gdzie słychać bardzo tragiczne okrzyki Aleksieja Nawalnego na pokładzie samolotu. Samolot awaryjnie lądował w Omsku, wylądował tam w szpitalu. I po kilku dniach, w sobotę, został przewieziony do Berlina. A my łączymy się z panią redaktor Marią Przełomiec. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani Mario, czekamy na połączenie z redaktorem Gmyzem, bo chcielibyśmy się dowiedzieć, co się teraz dzieje w Berlinie, bo różne docierają stamtąd wieści, między innymi to, że lekarze rosyjscy nie chcą przekazać klinice Charité karty chorobowej Aleksieja Nawalnego, że nawet żona Nawalnego wystąpiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej sprawie. Ale może skupmy się na tym, co się wydarzyło w Rosji. Aleksiej Nawalny to jest kolejny opozycjonista, który w niewyjaśnionych okolicznościach, no, jeszcze żyje, ale wszystko jest o włos. Nie wiadomo, czy lekarzom berlińskim uda się, jest nadzieja, że się uda, że będzie trwała długo rehabilitacja. Jego współpracownicy mówią, że prawie miesiąc nie będzie się zajmował polityką. A z drugiej strony słyszymy informacje o tym, że układ nerwowy został uszkodzony i nie wiadomo, w jakiej formie Aleksiej Nawalny będzie za kilka tygodni. Ale mieliśmy zabójstwo Niemcowa, mieliśmy przypadki otrucia, mieliśmy zabójstwo opozycyjnej dziennikarki Anny Politkowskiej. Co się dzieje w Rosji, jeżeli chodzi o liderów opozycji? To jest jakiś taki proceder bardzo podejrzany. Tak, ale to powiedziałabym, że to jest proceder, który ma w Rosji, a przedtem w Związku Sowieckim, bardzo długą tradycję, bo ja przypomnę, że już w 1921 roku powstało słynne laboratorium numer 2, które przygotowywało trucizny na zamówienie Lenina i ma na swoim koncie takie znane postacie, jak na przykład Stefan Bandera, który został otruty przy pomocy pistoletu rozprzestrzeniającego mgiełkę z cjanku, i w ogóle nie zostało to odkryte. Nawalny nie po raz pierwszy zresztą ulega dziwnemu atakowi. Oczywiście Rosjanie, rosyjskie władze twierdzą twardo, że to jest albo alergia, albo coś w tym stylu. Dlatego, że już w zeszłym roku, przebywając w więzieniu, też poczuł się nagle bardzo źle i wygląda na to, że również wtedy mieliśmy miejsce z trucizną. Natomiast jeżeli chodzi o Władimira Putina, to tutaj eksperci mówią, że on może, za jego rządów, mogło dojść już nawet do 20 tego typu zamachów. Przypomnijmy, pani wspomniała Annę Politkowską, która ostatecznie zginęła od kuli, podobnie jak Borys Niemcow. Tutaj jest moja taka teoria, którą właściwie tylko moja, bo nigdzie jej nie słyszałam, że zarówno za zabójstwo Politkowskiej, jak i Niemcowa zostali obwinieni Czeczeni, dlatego że rzeczywiście i on, i ona się narazili Kadyrowowi, czyli przywódcy Czeczeni. Natomiast jeżeli chodzi o Nawalnego, to tutaj żadnego czeczeńskiego śladu nie było, w związku z tym trudno go było zastrzelić i zwalić to wszystko na Kadyrowa. W związku z tym właśnie użyto tej ulubionej trucizny. No, do takich bardzo znanych ofiar Putina należy, chyba najbardziej znanych, to należy pan Litwinenko, który został otruty polonem. To jest były pracownik FSB, który uciekł na zachód i zdradził między innymi taką sprawę, jak takie słynne wybuchy czy wysadzanie w powietrze domów mieszkalnych tuż przed tym, jak Putin został prezydentem. No i wygląda na to, że to były zamachy FSB, które miały poprawić popularność, miały przysporzyć więcej popularności politykowi na razie mało znanemu, ale grożącemu, że będzie topił terrorystów w wychodkach. Bardzo znanym taką ofiarą trucizny był zastępca redaktora naczelnego niezależnej gazety, Nowej Gazety, Jurij Szczekocichin, który, no oczywiście znowu zwalono to na alergię, który został też otruty i zmarł w szpitalu w mękach. Anna Politkowska była
najwyraźniej była, czy była truta, czy w każdym razie zachorowała na pokładzie samolotu, którym udawała się do Biesłanu. To jest ten słynny zamach w Biesłanie i Politkowska była proszona o to, żeby być negocjatorem. Otóż wypiła na pokładzie samolotu herbatkę, po której tak źle się poczuła, że nigdy nie trafiła do Biesłanu i była mowa o tym, że mówiło się o tym, że została otruta. Kolejna taka ofiara to jest Wiktor Juszczenko, czyli były prezydent Ukrainy, który wygrał, czy starał się wygrać wybory, ostatecznie wygrał wybory z kandydatem Kremla, czyli panem Janukowyczem, i został otruty dioksynami, które są produkowane wyłącznie, znaczy te dioksyny, produkcję tych dioksyn przypisywano temu słynnemu naukowemu instytutowi badawczemu numer 2, który, jak powiedziałam, powstał w 21 roku na zalecenie Lenina. Pani redaktor, ale wróćmy teraz jeszcze do Aleksieja Nawalnego, dlatego że no, w Rosji nie ma zorganizowanej opozycji, ale Aleksiej Nawalny budował swoją pozycję jako lidera opozycji poprzez internet, był bardzo dobrym mówcą, miał znakomity kontakt z odbiorcami na różnego rodzaju wiecach, ale eksperci mówią, że gdyby się tylko tym zajmował, to być może uchroniłoby to go przed jakimiś tragicznymi wydarzeniami, ale Aleksiej Nawalny zaangażował się właśnie w kampanii do tych zbliżających się wyborów parlamentarnych i do władz regionalnych w części federacji. I rzeczywiście, jeżeli na to się nałoży jeszcze ogniska takiego już żarzącego się buntu w niektórych miastach poza Moskwą, bo w Moskwie to jeszcze te demonstracje tak jakby można było uznać za coś powszechnego i zwykłego, natomiast zaczęły się pojawiać demonstracje właśnie w mniejszych ośrodkach. Czy to wszystko stało się przyczyną tego, że Aleksiej Nawalny zaczął być groźny dla Kremla? Myślę, że tak. To znaczy, pani nie wspomniała o jeszcze jednym bardzo ważnym aspekcie, czyli o Białorusi. Dlatego, że Białoruś i to, że nagle Białorusini bardzo spokojni, wydawało się, że Łukaszenka ma takie duże poparcie i że jak zwykle sfałszuje wybory i nie będzie żadnej reakcji. Tym razem Białorusini się wkurzyli, mówiąc kolokwialnie, i rzeczy, no, wczoraj mówi się, że było nawet no, kilkuset tysięczne demonstracje w całej Białorusi, największa w Mińsku. Nawalny miał jedną cechę. Przede wszystkim on rzeczywiście uczestniczył w polityce, a po drugie dowiódł już kilkakrotnie, że potrafi również w Moskwie, czy nie w Moskwie, w Rosji zmobilizować naprawdę duże demonstracje. Ja myślę o roku 2017, kiedy się szykowała poprzednia kampania prezydencka, i Nawalny wtedy zorganizował taką akcję, co prawda przeciwko Dmitrijowi Miedwiediewowi, on nam nie dajmon, która rzeczywiście sprowokowała jedne z największych protestów od 2012 roku. Także Nawalny, charyzmatyczny, ewentualny lider opozycji, w dodatku potrafiący zmobilizować Rosjan, mógł przestraszyć Władimira Putina. Bo te demonstracje, które są, pani wspomniała, to jest rosyjski Daleki Wschód, czyli w Nowosybirsku. One nie są takie, o Boże, przepraszam, w tej chwili mam dziurę w głowie, nie są w Nowosybirsku. Od 6 tygodni trwające na rosyjskim Dalekim Wschodzie demonstracje w Chabarowsku. Wydaje się, że władze postanowiły je przeczekać i one się niespecjalnie rozprzestrzeniają na pozostałą część Rosji. Natomiast na przykład wczoraj w Moskwie odbyła się kolejna demonstracja poparcia dla Białorusi. Zresztą kilkanaście osób w niej uczestniczących zostało zatrzymanych. I na przykład rosyjscy kibice ostatnio bardzo lubią wznosić taki okrzyk: żywe Białoruś. I to musi Putina rzeczywiście, no, przynajmniej w najmniejszym stopniu martwić, niepokoić, a być może również straszyć. Ja się w tej chwili zastanawiam, czy śmierć Nawalnego była takim celem, czy po prostu może chodziło przede wszystkim o wyeliminowanie go. Pani powiedziała nie cały miesiąc, ale też mówi się, że to może trwać dłużej, kilka miesięcy nawet. Wyeliminowanie go z tego życia politycznego, czyli przejdą wybory samorządowe, zostanie zażegnany, uspokoi się sytuacja na Białorusi, na co bardzo liczy Kreml, które w tej chwili już dosyć jednoznacznie popiera Łukaszenkę. No i takie bezpośrednie niebezpieczeństwo, że Nawalny może stanąć na czele jakichś masowych protestów w Rosji, zniknie.
To teraz wróćmy jeszcze do tego, co się wydarzyło w czwartek na pokładzie samolotu z Tomska do Moskwy. Lądowanie w Omsku, dostaje się do kliniki, która się zajmuje toksykologią w Omsku, i pomimo próśb rodziny i Jaka Bizaja, który jest szefem fundacji i załatwił transport Nawalnego do Berlina, do renomowanej kliniki Charité, lekarze nie chcą się na to zgodzić. Po kilku dniach wydają komunikat. Proszę posłuchać, co powiedzieli. Na podstawie tego, że ani w krwi, ani w innym materiale biologicznym pacjenta nie znaleźliśmy trucizny, stwierdziliśmy u niego zaburzenia metaboliczne, konkretnie obniżenie poziomu cukru w związku z gwałtowną zmianą ciśnienia. Uważamy, że stało się to w momencie startu samolotu. No, powiem cynicznie, że trudno byłoby się spodziewać po rosyjskich lekarzach, żeby oświadczyli, że znaleźli ślady trucizny w organizmie Aleksieja Nawalnego. No, ale rzeczywiście nie jestem specjalistką, nie wiem, czy utrata, spadek poziomu cukru może wywoływać aż takie efekty, jakie widzieliśmy na tym krótkim filmie z pokładu samolotu. Natomiast dostał się w końcu w sobotę Aleksiej Nawalny w stanie śpiączki do tego Instytutu Charité, instytutu, który cieszy się ogromną renomą, bo to jest instytut, który wychował i w którym pracowało kilku noblistów, między innymi Robert Koch, który odkrył bakterie wywołujące wąglika, cholerę i gruźlicę. I jest nadzieja na to, że ci lekarze tego opozycjonistę z tego stanu śpiączki wyciągną i że będzie poddany procesowi rehabilitacji. Ale pani redaktor, czy to, że tak długo nie zgadzano się na transport Aleksieja Nawalnego do Berlina, wynikało z jego stanu zdrowia, czy chodziło o to, żeby po prostu już lekarze berlińscy nie mieli niczego do badania? No więc właśnie, to pojawiła się na niezależnych mediach, również w rosyjskim internecie, teoria, że chodziło o usunięcie toksyn. Pani powiedziała o tym wystąpieniu lekarza ze szpitala w Omsku. To jest bardzo zabawne, dlatego że przed tym właśnie o tej cukrzycy poinformowały media, poinformowała prasa rosyjska, cytując prokremlowskich politologów. Także wygląda na to, że oni wcześniej wiedzieli niż lekarze. A poza tym jest jeszcze jedno. Do internetu przedostało się zdjęcie, na którym widać, jak w gabinecie tego lekarza siedzą panowie nie wyglądający na pracowników służby zdrowia, a jeden dziwnie przypomina miejscowego komendanta tamtejszego oddziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. No, specjaliści od cukrzycy pewnie. Pani redaktor, media niemieckie od razu napisały, że wyjaśnieniom Kremla, bo Kreml wydał komunikat w tej sprawie, nie należy wierzyć. Rodzina i Jak Bizaj mówią o dość otwarcie o tym, że został otruty, że podano mu w herbacie na lotnisku truciznę. Ale z drugiej strony słyszałam takie głosy ekspertów, że Zachód w ogóle nie będzie się tą sprawą za bardzo interesował, że nie leży to w interesie ani Niemiec, ani innych krajów, żeby tutaj jakieś specjalne śledztwo sprowadzić w tej sprawie, dlatego że no nie chcą popsuć sobie stosunków z Władimirem Putinem. No cóż, w interesie Niemiec, które, przypominam, ciągle upierają się przy budowie Nord Stream 2 i w tej chwili zdecydowanie popierają Rosję, jeżeli chodzi o kończenie tego kontrowersyjnego gazociągu, rzeczywiście może to nie leżeć. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że Nawalny przebywa w tej chwili w Berlinie jako gość kanclerz Angeli Merkel i przed szpitalem stoi policja, czyli Nawalny ma ochronę. Rzeczywiście ja czytałam komentarze niemieckiej prasy i w jednym, chyba to Tagesspiegel, czy taki berliński dosyć wpływowy dziennik, napisał, że no dosyć już tego spokojnego patrzenia na bezkarność Putina. Nie wiem, czy będzie w sprawie Nawalnego śledztwo, oby tak. I trzeba tutaj powiedzieć, że rzeczywiście Rosjanie ćwiczą niemiecką cierpliwość. Ja przypomnę o zabitym w zeszłym roku w Berlinie Czeczeńcu. Jeżeli chodzi o wyjaśnienie tego morderstwa, właściwie nic się nie wyjaśniło. Został zabity przez pracowników FSB i tyle się udało wyjaśnić policji berlińskiej, natomiast Rosja odmówiła tutaj jakiejkolwiek współpracy, co nawet już zdenerwowało kanclerz Merkel, ale być może życząc powrotu do pełnego zdrowia Aleksiejowi Nawalnemu, musimy kończyć nasz program. Maria Przełomiec, Studio Wschód Telewizji Polskiej, była państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, pani redaktor, a my się spotkamy za parę minut i zmienimy temat. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.